Czy możliwe jest internetowe zamówienie spożywki bez grama plastiku? Chciałabym pokazać moje klasyczne zamówienie ze sklepu internetowego. Robię takie zakupy średnio co kilka miesięcy, żeby uzupełnić zapasy. Uważam, że ten sklep internetowy to doskonała alternatywa dla osób, które nie mają dostępu do produktów na wagę, albo dla osób zabieganych. Zakupy dostajemy wprost pod drzwi. Ten film nie jest filmem sponsorowanym. Come on, mam 33 subskrypcje, z czego pewnie połowa to moja rodzina i znajomi. Jeśli film byłby sponsorowany, powiedziałabym o tym. Przesyłka dotarła w dwóch kartonach z papierowym wypełnieniem. Muszę dodać, że jak zamawiałam oleje w szkle, to przychodzą niestety owinięte w folię bąbelkową. Natomiast produkty sypkie tylko i wyłącznie opakowane są w papier. Większość z pokazanych rzeczy to podstawy w mojej kuchni. Za całość zapłaciłam 301,90 zł. Od 300 zł wysyłka jest darmowa. W przebitkach pokażę część produktów bez opakowania. Jestem bardzo zadowolona z jakości, szczególnie orzechów i mąk. Przy każdym produkcie będzie też pokazana cena za kilogram. Są to ceny obowiązujące na wrzesień 2018. Dużą zaletą sprzyjającą niemarnowaniu żywności jest to, że kupując można wpisać dowolną wagę produktu. Czyli jeżeli coś jest bardzo drogie i chcemy to tylko i wyłącznie wypróbować, możemy zamówić 10 gramów i w ten sposób zobaczyć, czy coś nam pasuje i czy chcemy większą pojemność. Opakowania są papierowe, niepowleczone od środka folią. Darłam i sprawdzałam. Na opakowaniu jest informacja dotycząca sposobu przechowywania, data ważności oraz wartość energetyczna, w tym tłuszcze, węglowodany, białko i sód. Dajcie znać, czy znacie podobne sklepy. Chętnie przetestuję. Orzechy brazylijskie, orzechy włoskie, migdały, orzechy ziemne bez soli. Soczewica czerwona, cieciorka, groch obłuskany połówki, moja ulubiona fasola czarna. Ryż naturalny długi, ryż arborio do risotto, kasza pęczak jęczmienny. Płatki z kasztanów jadalnych. Kupiłam małą ilość, żeby spróbować. Pieczone kasztany są o wiele smaczniejsze, więcej ich nie zamówię. Płatki pszenne pełnoziarniste bez cukru. Płatki owsiane. Mąka do pizzy. Mąka z cieciorki. Chipsy bananowe. Trochę tłuste, chyba nie zamówię już kolejny raz. Daktyle bez pestek. Miechunka suszona. Kukurydza do popcornu. Na długie jesienne seanse. Wiórki kokosowe. Do mleka. Tapioka. Do puddingu. Na koniec chciałabym polecić coś dla wielbicieli kwaśnych żelek. Miechunka suszona ma słodko-kwaśny smak. Przy okazji zawiera dużo witaminy C, A i witaminy z grupy B. W medycynie ludowej była stosowana jako środek moczopędny, przeciwzapalny i przeciwreumatyczny. Najczęściej dodaję ją do owsianki. Wspomaga to wchłanianie żelaza, ponieważ, jak już powiedziałam, zawiera bardzo dużo witaminy C. Polecam. To już wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmie. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam. Do następnego, cześć!